Szczęść Boże, jako ciąg dalszy poprzedniej rozmowy o implantach zwrócimy uwagę na kurlandy. Kurlandę zasadniczo podzieliła na pierwszym etapie los całych implant, to znaczy stała się częścią Rzeczypospolitej, oczywiście w swoim układzie jakby administracyjnym własnym, ale zasadniczo chyba różnice małe występowały jakby pomiędzy resztą implant, a mianowicie kurlandy. Natomiast po okresie pokoju oliwskiego, w którym tylko Kurlandia pozostała przy Rzeczpospolitej, jasne jest, że jej los radykalnie się różnił od reszty Inflant. Przede wszystkim została zachowana wiara katolicka wśród ludności lokalnej w o wiele bardziej szerokim zakresie niż to miało miejsce w reszcie Inflant, gdzie znaczy władcy Szwecji, oczywiście protestanci, nie sprzyjali, by tak oględnie powiedzieć, rozwojowi wiary katolickiej. Kurlandę. Już w rozdziale o Inflantach zostało powiedziane, że Kurlandę to jest ziemia Kuronów. Zarówno z Inflantami opanowana była od wieku XIII przez zakon kawalerów mieczowych, których ostatni wielki mistrz, Gotthard Kettler, rozwiązawszy zakon, poddał Inflanty Polsce i sam od roku 1561 został świeckim księciem lennego względem mniej księstwa Kurlandii i Semigalii. Książę kurlandzki przysięgał na wierność królowi Rzeczypospolitej, a konstytucja sejmowa w roku 1736 uchwalona obowiązywała go, aby w czasie wojny dostawał Polsce 500 infanterii, czyli piechoty i 200 jazdy. Od sądów kurlandzkich ostatnia apelacja szła do króla i Rzeczypospolitej na sądy relacyjne. Księstwo kurlandzkie dzieliło się na Kurlandię i Semigalię i powiat Piłtyryjski. Kurlandia dzieliła się na dwa Oberhauptmannschafty, Goldinge i Tukum, a stolicę miała w Goldindze. Semigalia miała także dwa Oberhauptmannschafty, Mitawa i Zeilburg, ze stolicą w Mitawie, gdzie była rezydencja książąt kurlandzkich. Powiat Piłtyryjski, jako należący pierwiej do Inflant, uważał się za oddzielny organizm od ziemi kurlandzkiej. Kraj cały przedstawiał kształt nieregularnego klina, długiego prawie 1,60 mil, rozszerzonego nad Bałtykiem, z ostrym wierzchułkiem u miasteczka Drui nad Dźwiną. Północną jego granicę stanowiła Zatoka Ryska i cała szerokość Inflant z rzeką Dźwiną, południową Żmudź i Litwą, a zachodnią Bałtyk z dwoma portami Windawą i Libawą. Rzeki Windawa i A południowa miały obok Dźwiny handlowe znaczenie dla Kurlandii, która w wieku XVII prowadziła rozległy handel morski i posiadała poważną flotę kupiecką na wodach morskich. Tu trzeba zrobić pewne rozróżnienie. Pomimo, że dominująca religia w Kurlandii pozostawała religia luterańska, nie było podstawy prawnej jakby do tej dominacji. Stała się ona tylko na początkowym etapie faktem, dlatego że większość elity kurlandzkiej, niemieckojęzycznej pozostawała po prostu przy luteranizmie. Natomiast z formalnego punktu widzenia została zaprowadzona wolność religijna, w ramach której działały na przykład misje i kolegia jezuickie, które sprzyjały jednak szerzeniu wiary katolickiej również w Kurlandii. I właśnie dlatego w tej części, która etnicznie była polska, znaczy tak zwane Inflanty Polskie, udało się po pierwsze religię katolicką umocować na tyle, że pozostała ona do dnia dzisiejszego, a także pozyskiwać nowych konwertytów w części Kurlandii niemieckojęzycznej. Na tym kończymy opowiadania o Kurlandii. Dziękuję za uwagę. Szczęść Boże. Z Panem Bogiem.